Zaczęliśmy od tego, czy ekonomiści trzęsą światem i właściwie co jest nie tak z ekonomią. Takie dwa problemy postawiłeś na początku, tak? I właściwie ustawiłeś trochę dyskusję w ten sposób, że powiedziałeś, że ty uważasz, że ekonomiści trzęsą światem. A więc moja odpowiedź brzmi absolutnie nie. Ekonomiści nie trzęsą światem. I dlaczego tak jest? Najpierw powiem, co uważam, a potem postaram się to wyjaśnić. Otóż przede wszystkim ekonomiści nie trzęsą światem, ponieważ ekonomiści nie istnieją. Od tego zacznijmy. Dlaczego nie istnieją? Ja to potem rozwinę, obiecuję, przynajmniej spróbuję, jeżeli znajdziemy czas i siłę na to. Dlaczego nie istnieją ekonomiści? Ponieważ nie istnieje ekonomia. A to tylko jeden z powodów, dla których ekonomiści nie mogą trzęść światem. Drugi, trochę bardziej przyziemny, jest taki, że ci wszyscy, o których, te wszystkie osoby, o których mówimy, że to są ekonomiści, to są tak naprawdę ludzie. I tu jest bardzo poważne rozróżnienie między ideą ekonomisty, a byciem realnym człowiekiem w realnym świecie. O tym trochę już moi przedmówcy sygnalizowali, ja też bym chciał dosłownie przez sekundę powiedzieć. I w tle głowy też mam coś takiego, to może dlatego chwilami moja wypowiedź może się wydawać tendencyjna, że ja mam już wieloletnie doświadczenie w kręceniu się po różnych w środowiskach i towarzystwach lewicowych w Polsce i do szału i szewskiej pasji doprowadzali mnie wielokrotnie towarzyszki i towarzysze swoimi wyobrażeniami na temat tego, czym jest ekonomia, kim są ekonomiści i też może dlatego z tego powodu troszeczkę będzie taki dydaktyczny charakter miała ta moja wypowiedź, to z góry przepraszam, jeżeli do was nie jest to skierowane. Ja w ogóle mam wrażenie, że tutaj jest sporo ekonomistów. I że może to jakoś przestrzelone będzie to, co powiem, ale okej, to wybaczycie mi. Więc czy ekonomia istnieje? No bo to właśnie to taki postawiłem hipotezę, czy ekonomia w ogóle istnieje. No więc powiedziałem, że nie. Po pierwsze, dlaczego nie? Po pierwsze, z przyczyny semantycznej. Język polski zaciemnia problem tego, czym jest ekonomia, a czym nie jest ekonomia, ponieważ używa tego samego słowa ekonomia, na określenie economics i na określenie political economy. Na określenie dwóch, moim zdaniem, zupełnie odrębnych dyscyplin naukowych. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. I o ile one w języku angielskim, jak słyszycie, to jest zupełnie co innego. Economics zostało skonstruowane jeszcze w XIX wieku na wzór physics. Ta dyscyplina miała przypominać fizykę i taką też otrzymała nazwę. I w Polsce jeszcze przed II wojną światową ona była nazywana ekonomiką, ale potem w PRL-u to zmieniono, bo w PRL-u słowa ekonomika zaczęto używać na określenie tzw. ekonomik branżowych. Ekonomika produkcji, ekonomika handlu i zmieniono sens słowa ekonomika, przez co do economics przykleiła się ekonomia. A z drugiej strony mamy ekonomię polityczną, political economy, która jeszcze przed II wojną światową w języku polskim była nazywana gospodarstwem społecznym albo gospodarką społeczną, zgodnie z ideą, która się kryje za tym zwrotem. Gdybyśmy mówili ekonomika i gospodarka społeczna, to prawdopodobnie nie mielibyśmy części tych nieporozumień, które mamy, nazywając to wszystko ekonomią. To jest moje pierwsze zastrzeżenie, stąd jakby semantyczne zastrzeżenie, dlaczego nie istnieje ekonomia, bo istnieją co najmniej dwie odrębne dyscypliny. No dlaczego mówię, że to są odrębne dyscypliny? To będzie kryterium merytoryczne, które chciałem tutaj zarysować. No bo zwróćmy uwagę, czym się zajmują, powiedziałem, economics i political economy. Ale możemy to skonkretyzować, możemy podać przykłady konkretnych szkół myśli ekonomicznej. Weźmy nową ekonomię klasyczną, znaną kiedyś jako ekonomia neoklasyczna, ale ona teraz w tej najnowszej wersji nazywa się nowa ekonomia klasyczna, tam Robert Barrow i tak dalej, tego typu ekonomiści. I weźmy marksizm, radykalną ekonomię polityczną, obojętnie jak to nazwiemy. Zacznijmy od tego, że te dwie dyscypliny właśnie nie mają wspólnego przedmiotu zainteresowań. Jedna z nich, marksizm, zajmuje się problemami produkcji, problemami podziału. Z drugiej strony już jeszcze od XIX, to jest podział, który jakby istnieje od XIX wieku, ja tutaj od ostatniej ćwierci XIX wieku, zwłaszcza tutaj nie odkrywam absolutnie Ameryki. Druga zajmuje się problemami wymiany. Z drugiej strony stosują właściwie zupełnie różne metody, a nawet jeżeli stosują te same metody, znaczy, dobrze, to po kolei, stosują zupełnie różne metody w tym sensie, że
ekonomia głównego nurtu, w szczególności na przykład ekonomia neoklasyczna w różnych współczesnych wydaniach, stosuje bardzo silną abstrakcję i modelowanie matematyczne przy zupełnie nierealnych, nie chcę powiedzieć nierealistycznych, bo to jest pewne rozróżnienie w metodologii ekonomii, w zupełnie nierealnych, odrealnionych założeniach i często im mniej realne są te założenia, tym lepiej. Z drugiej strony taki nurt jak marksizm opiera się bardzo silnie na studiach historycznych i właśnie na tym, żeby to, co nawet jeżeli posługuje się abstrakcją, to chodzi o to, żeby to, co się robi, miało jakąś styczność z rzeczywistością, jakieś przełożenie. Tam się pojawia również stosunek do czasu. Z jednej strony pojęcie czasu jako zjawiska historycznego w marksizmie czy w postkeynesizmie, z drugiej strony czas wyłącznie jako zjawisko logiczne, tak to postrzega nurt główny. To już nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale koniec końców mamy taką sytuację, że można zaryzykować twierdzenie, ja zaryzykuję takie twierdzenie, możecie mnie krytykować, mam nadzieję, że będziecie, to będziemy dyskutować, że właściwie tak rozumiana ekonomia polityczna od tej economics różni się bardziej niż na przykład fizyka od chemii. To są naprawdę dwie zupełnie odrębne dyscypliny, które my uporczywie w dyskursie wrzucamy do jednego worka, co powoduje problemy, rodzi nieporozumienia. Po trzecie, i to właściwie nie jest jakoś bezpośrednio może związane z tym, czy ekonomia istnieje, czy nie istnieje, to jest taki normatywny postulat, że tak czy inaczej nie powinna istnieć. Mam tu na myśli to wydanie Economics, bo tak naprawdę ekonomia polityczna, ta, z którą ja się w jakiś sposób tutaj identyfikuję, jeżeli mam już się zidentyfikować z którąś z nich, nie pytaliście, ale sam powiedziałem, sam wszedłem na tę minę. A czym jest ekonomia polityczna? Może nie wszyscy są tutaj ekonomistami, mają... No więc właśnie trochę to teraz powiem. To jest to właśnie podejście, jedna z wizji tego, czym ona jest, to by było takie podejście, które może nie najpopularniejsze, ale mnie bliskie. Podejście Wallersteina czy Samira Amina. Podejście, które Wallerstein określił odmyślaniem nauk społecznych. Chodzi tutaj o to, że podziały wśród nauk społecznych na socjologię, ekonomię, historię jako osobne dyscypliny jest właściwie wyłącznie szkodliwe, kontrproduktywne. Ono ma swoje oczywiście ideologiczne i zupełnie praktyczne uwarunkowania, ale postulat normatywny jest taki, żeby się tych podziałów pozbywać, żeby uprawiać jedną dyscyplinę, nazwijmy ją nauką społeczną, czy właśnie ekonomią polityczną. Więc taka wizja byłaby mnie bliska, ale jeżeli przyjąć taką optykę, to właściwie ten podział istniejący na economics i na ekonomię polityczną i fakt, że ta pierwsza dominuje, że ta ekonomika, że tak nazywajmy to w ten sposób, dominuje zdecydowanie, ona stanowi trzon głównego nurtu ekonomii, tego co nazywamy ekonomią, kiedy mówimy o ekonomii, jest źródłem licznych problemów. Ale jakie to są problemy? No to też już trochę słyszeliśmy, bo to, co mówili moi przedmówcy, to są jakby skutki, moim zdaniem, tego, że takie problemy istnieją. Ale pytanie brzmi... To też skutkiem tego, że jakby ekonomia polityczna gdzieś zaginęła, prawda? No właśnie, ale pytanie brzmi, dlaczego zaginęła? No właśnie. Spróbuję. Trik polega na... Nie usłyszałem. Powiedziałam, że zanikła, bo się kojarzy z marksizmem. To jest dobre skojarzenie, historycznie rzecz biorąc bardzo dobre. Dlatego, że jak sięgniemy właśnie do tej drugiej połowy XIX wieku, czy ostatniej ćwierci XIX wieku, którą już wspominałem, to źródła tej economics, tej ekonomiki są właśnie takie. Oczywiście w swoich pracach i otwarcie autorzy ekonomii neoklasycznej tego nie przyznawali, ale w gruncie rzeczy była to reakcja, była to... że tak powiem, to do kamery, to tak trochę głupio w Polsce mówić takie rzeczy, ale to była burżuazyjna reakcja na marksizm. To prawda, tak czy inaczej uogólniając to, ta sytuacja jest funkcjonalna moim zdaniem, więc to nie jest tak, że nie ma... No takie pytanie też padło, już nie pamiętam, to chyba ty je zadałeś, ty tutaj zadajesz pytania, więc to pewnie ty je zadałeś, że skoro wiemy to wszystko, co mówimy i narzekamy i jesteśmy w stanie stworzyć jakiś tam model tej sytuacji, ja teraz próbuję to w 2 minuty zrobić, no to dlaczego jest tak źle z tą ekonomią, prawda? No takie pytanie się nasuwa.
Dlaczego jest tak źle? No więc moja odpowiedź brzmi, i tutaj wracamy do pytania, na które udzieliłem na początku negatywnej odpowiedzi, czyli do pytania o to, czy ekonomiści trzęsą światem. Ja powiedziałem, że nie trzęsą, bo odpowiedź, dlaczego jest tak źle w ekonomii, będzie dokładnie taka sama, jak odpowiedź na pytanie, dlaczego jest tak źle na świecie, czy dlaczego jest tak źle ze środowiskiem naturalnym. Żyjemy w takich, a nie innych warunkach systemowych, które kształtują te idee. To znaczy, bo tutaj w wystąpieniu Jędrka bodajże pojawił się ten problem właśnie w stosunku idei do rzeczywistego świata, prawda? Czy jakby powiedzieli marksiści, w stosunku bazy do nadbudowy i rozstrzygnięcia kierunku zależności przyczynowo-skutkowej między tymi zjawiskami. No więc marksizm powiedziałby, że to baza kształtuje nadbudowę, a więc to realne stosunki społeczno-ekonomiczne, realne stosunki polityczne wpływają na idee i te idee mogą wspierać potem w jakiś sposób zmiany czy przekształcenia w bazie, mogą w jakiś sposób być funkcjonalne, ale one wynikają z nich, a nie są siłą sprawczą. I ja chciałbym na potrzeby przynajmniej tej dyskusji przyjąć taką optykę, zaproponować takie wytłumaczenie, to znaczy, że sytuacja w ekonomii jest zła, tak samo jak pewnie większość z nas o jakichś tam lewicowych zapatrywaniach uznałoby sytuację w ogóle w gospodarce światowej, w Polsce, na świecie, w środowisku naturalnym za złą, właśnie dlatego, że żyjemy w takich warunkach systemowych, w takich warunkach politycznych, społeczno-ekonomicznych, a nie innych. I to one kształtują, tak jak kształtują rzeczywistość wokół nas, tak też kształtują ludzi, tak też kształtują idee, tak też kształtują ekonomistów. I jeszcze jedno zdanie na koniec dosłownie tego, o sposobach tego, bo tutaj Konstancja też wspomniała na przykład o funkcji matematyki w nauczaniu ekonomii, matematyzacji tego kierunku. I tu jest pełna zgoda z mojej strony, ale należy zwrócić uwagę, ja bym chciał zwrócić uwagę na to, że to kształtowanie się zaczyna dużo wcześniej. To wpływanie i formatowanie osób do odpowiedniego szablonu, którzy w taki sposób, że potem zostali ekonomistami i żeby potem spełniali oczekiwania, nazwijmy to, systemu, pod względem tego, jakie idee mają promować, zaczynają się wcześniej. No bo tak naprawdę kształtowanie zainteresowania matematyką zaczyna się dużo wcześniej. To nie jest tak, że ktoś przychodzi na studia i zaczyna być dobry z matematyki. Nie. On trafia na studia ekonomiczne bardzo często właśnie dlatego, że już wcześniej jest dobry z matematyki. Bardzo często, ja mówię ze swojego doświadczenia, zaanonsowałeś mnie, zdradziłeś sekret, że jestem absolwentem SGH, no więc już trudno, wydało się. To jest też doświadczenie, które ja wyniosłem ze swoich studiów, obserwując wielu kolegów i koleżanki, którzy nie mieli żadnych zainteresowań, nazwijmy to społeczno-ekonomicznych, to jest zainteresowań politycznych. Oni tam trafiali dlatego, że byli dobrzy z matematyki i potem, ponieważ nie byli, jakby to powiedzieli starzy marksiści, nie byli wyrobieni politycznie, to chłonęli jak gąbka cokolwiek im sprzedano w ramach ekonomii matematycznej, bo ich przyczyna, dla której znaleźli się na takich, a nie innych studiach, była sprawność matematyczna ukształtowana wiele, wiele lat wcześniej. Więc tutaj problemem byłoby to, że właśnie idea, że na studia ekonomiczne mają trafiać na przykład osoby z talentem do matematyki. Więc to się zaczyna wcześniej niż na studiach. Dobra, za długo już gadam.